Jak wiecie, na fali popularności Minecrafta powstało tysiące jego podróbek. Jednak istnieją też gry, które co prawda nie próbują kopiować Minecrafta, ale bardzo widocznie czerpią prosto z niego. To znaczy, kradną bezpośrednio tekstury, ale próbują być zupełnie inną grą. Więc dzisiaj wybrałem trzy takie najciekawsze gry, które oczywiście są w jakimś stopniu podróbami Minecrafta, takim większym niż mniejszym. I sprawdzimy, czy jest w ogóle sens w niej grać i czy swoim wykonaniem cokolwiek reprezentuje. Poza bajtem dla 5-letnich graczy przeglądarkowych gier, bo wszystkie dzisiejsze gry będą na przeglądarkę. Zaczynamy od Zombie Crafta. I słuchajcie, na starcie przypominam wam, byście zostawili łapkę w górę. Widzicie, możemy sobie wybrać postać. Mamy tutaj Alex, mamy tutaj Pigmana, mamy Huggy Wuggy, Jokera, ale te wszystkie. O, nawet jest skinem z jego. Wow. No to jest podstawowy skin, żeby mieć resztę, trzeba zapłacić. To znaczy czasem i obejrzeć reklamę. Widzimy w tle tekstury z Minecrafta, widzimy nedery, tlawę, cegły. Dobra, więc zaczynamy, słuchajcie, włączę sobie dźwięk. No i jestem. Nie da się zaprzeczyć, że wygląda to totalnie jak Minecraft, tylko strasznie dziwnie się tutaj porusza, bo jest bardzo mała czułość myszki. No dobra, kupujemy, więc broń i są tutaj drzewa minecraftowe. Co to rozumiem, mamy się tutaj bronić przed zombie. Mapa pewnie nie jest duża, bo mam wrażenie, że widzę jej krańce. Tak, mapa jest naprawdę mała. Postać rusza się bardzo płynnie. Mamy też portal do netheru. RPG za $1000. RPG, czyli wyrzutnia rakiet. Tam w ogóle jest jakiś tekst. Dobra, więc pójdźmy to sprawdzić. Czy tutaj mogę jakoś biegać? O, na szczycie biegam szybciej. Klik. Dobra, czyli tutaj mamy tutorial, jak strzelać, tak? Dobra, jakoś mi się udało. Ej, naprawdę strasznie trudno się tutaj steruje, bo ta myszka ma tak małą czułość, że masakra. Może wejdziemy do portalu, co? Dobra, zawsze to jest portalu. Portalu, aha, dobra, jest wyjście w kolejnym portalu, rozumiem. Czyli wyjść poza tą mapę nie możemy, ale za to możemy tutaj bronić się przed zombiakami w nieskończoność. Zostały dwa zombiaki. Tak jest przynajmniej napisane. Dobra, mamy tutaj jednego. Jeden padł, czy będzie gdzieś tutaj drugi. Nie wiem, w którą one mogą wyjść. Dobra, a drugi idzie za nami. Dobra, druga runda jest za nami. W ogóle to zobaczmy, co tam było napisane, bo tutaj było shotgun. Dobra, no shotgun to nie wiem, czy jest mi potrzebny. Ja bym chciał bardziej jakiś karabin. O, tutaj coś jest. Rifle. 150 dolców. Ej, to dobra, to zaraz na to będziemy mieć. Co to był za odgłos? Creepera. O, dobra, tutaj są creepery. Okej. Slow down. Co to jest slow down? Że my spowalniamy. Aha, ja myślałem, że inne moby spowalniają, więc troszkę się tutaj wrypałem w to. Niekoniecznie tego właśnie chciałem. O nie, czerwony creeper? Dobra, nie wiem, co robi czerwony creeper, ale jestem spowolniony dalej. A, dobra, amunicja nam się powoli kończy, więc trzeba naprawdę bardzo ostrożnie dobierać strzały. Najlepiej, żeby każdy mob padał na jeden strzał. Runda trzecia. A nie, możemy to jej za darmo kupować, tak? Amunicję nie, nie możemy już. Okej, dobra, to ja nie wiem, jak tą amunicję będziemy uzupełniać, nie mam pojęcia. Dobra, czy gdzieś tutaj jest ktoś, cokolwiek? Teraz tych zombiaków powinno być więcej i cały czas trzeba na jakieś wyzwanie. Oj, co to jest? Krwawy wilk. Okej, nie, musiałem przeładować. Okej, creeper. O kurde, ale się robi gorąco. Co jest? Dobra, teraz już na prawie się tutaj porobiły emocje. Zaczyna się robić delikatnie trudno. Najgorsze jest to właśnie, że no moja postać, nawet bez tego spowolnienia, które dostałem, wydaje się spowolniona. Dobra, stanę gdzieś w jakimś wyższym miejscu. Stąd będziemy widzieć wszystko, co się dookoła dzieje. Co to jest? Okej. Ej, do niego trzeba więcej. O kurde, on też strzela. Okej. Nie mogę się go pozbyć. Strzelam do niego, ale to nic nie daje. A ten tutaj, dobra, ten pada na strzała. Jeszcze tylko jeden i będziemy mieli. Dobra. To biegniemy szybko tutaj po karabin. Szybko. Dobra, kupujemy, mamy karabin. I teraz to nam powinno pomóc. Dawaj, dobra, padli. Pyk. Dobra, oj. Dobra, jest git. No, i powiem wam, że generalnie ta gra jest bardzo dobrze zrealizowana. Wydaje mi się, że jest jakaś satysfakcja z tego strzelania. Runda piąta. Dobra, tutaj widzę coraz więcej wariantów mobów mamy. Kurczę, dobra. Tutaj też jest. O, mamy serce, ale ono to nam. O, nie, ma. Dostaliśmy chyba jedno więcej? Energia. Dobra, nie, energii nie dostaliśmy więcej, więc nie wiem, co z tymi sercami. Ale. Oj, jak teraz się strzela. Tego się trupy są najgorsze, bo one naprawdę mają dużo życia. No i to slowdown. Ja tego slowdown nie chcę brać. No bo po co mi zwalnianie w ogóle? O, Enderman. Dobra, myślałem, że się będzie teleportował czy coś w normalnym Minecrafcie. Ale nie tym razem. To był co prawda biały Enderman, więc całkiem git. Dobra, runda szósta. Nie no, całkiem nam to idzie. Na razie nie mam za bardzo chęci tutaj padać. Oj. Dobra. Jeszcze za mną ten pies. Czy możemy strzelać bez celowania? Możemy. Dobra, czy ja nie muszę koniecznie zawsze celować? Co to jest? Są takie. Co
Co to jest? Co to? Oj. Jestem dopadnięty z każdej strony. Dobra. Wszystko. Ten golem wygląda na jakiegoś niebezpiecznego, więc strzelam w niego, to nic nie daje. Ja nie wiem, ile trzeba w niego użyć. Cały magazynek może. Cały? No dawaj, no padaj. O, dobra, padł. Już myślałem, że on nigdy nie padnie. Przechodzimy przez portal. Get ready, czyli no to jest kolejna runda. Runda 7. No powiem wam, że tutaj, kiedy zostałem otoczony, to przez chwilę myślałem, że jest już po mnie, ale na szczęście okazało się, że nie. Dobra, stamtąd idą, tak? Więc właśnie tutaj możemy... Oj, tam jest gast! Dwa gasty? O kurde, dobra, słuchajcie, polecę taktyką znaną mi z innych gier zombie. Nazywa się biegnij tak, żeby wszyscy biegli za tobą, bo wtedy najłatwiej jest nie być zaskoczonym od pleców. Oj. Powoli zacząłem ogarniać, jak działa to sterowanie. O kurcze, przesąsiane z tyłu nie widzę za bardzo nic. Dobra, ja się muszę teleportować, bo to portalu. Dobra, uciekłem portale. Mam nadzieję, że oni przez portal iść nie mogą. Dobra, tutaj mamy Endermana białego, który ma... Oj, się teleportuje. Dobra, o nie, co jest? Dobra, prawie do mnie doszedł. Nawet serca nie straciliśmy. Gast. O kurde, muszę tu uciekać. Jestem w bardzo niebezpiecznej sytuacji. Zostałem okrążony. Jest bardzo, bardzo źle. Gast, padaj, bo ty mnie tutaj najbardziej niepokoisz. Skoro w tego golema trzeba było wydać chyba dwa magazynki, to w tego gasta teraz tam są dwa gasty w sobie? Okej. Okay. O nie, kolejny golem? Dobra, ja nie wiem, w co powinienem najpierw strzelać. Nie wiem w ogóle, co... O, dobra, robi im to coś jednak, bo tamten pierwszy gaz padł, drugi też. Teraz tylko ten golem, dobra, golem też padł, więc okej. Zostało 5 zombiaków w cudzysłowie, chociaż zombiaków to jest mniej, bo są tylko 2, a reszta mobów to nawet nie zombiaki, więc nie wiem, dlaczego potocznie mówi się na to wszystko zombiaki. Enderman. Dobra, biało-zielony Enderman. On jest jakiś mocny, on jest jakiś bardzo mocny. Szybko, bardzo przeładowuje. O, dobra, wiedziałem, że mi się uda. 420 dolców. Ile potrzebujemy na shotguna? 500. No dobra. Więc tutaj możemy sobie poszukać na wszystkich przeciwników, którzy do nas przyjdą. Ej, zaraz, czy się spanują na drzewie? Serio? O kurde. Dobra. Jest naprawdę źle teraz. Tak, oni się spanują chyba wszyscy na tym drzewie. Oj. Dobra, moje serca generalnie spadają w dół. Pierwszy raz od dłuższego czasu. Oj, dobra, mamy tutaj taki wąski prześwit. On powinien... Oj, no jeszcze ten gaz z góry. Proszę, tylko 10 dolców i będziemy mogli kupić shotguna, czyli już teraz. Dobra, więc biegnę po mojego shotguna obiecanego, który jest tam. Oj, nie mamy już energii, tak? Teraz nam się musi to odnawiać. Dobra, kupuję shotguna. Mam nadzieję, że to będzie mocniejsze. Uwaga. Oj, kurde, to w ogóle nie jest lepsze. Golem, co ty, bierz, mam shotguna? O nie, jestem otoczony! No i tak to właśnie wyszło z pierwszą grą. Sprawdźmy kolejną. No i ta następna gra ma być zupełnie innym doświadczeniem, ponieważ tutaj twórcy obiecują nam Tower Defense. Zacznijmy od oczywiście nowej gry. I to jest fabuła. Okej. Samochód z lodami. Typ przyjeżdża do domu, który jest broniony, bierze loda i wsadza do maszyny. Dobra, trochę dziwny początek jak na Tower Defense. Okej, wyskoczył teraz alert. Aha, to znaczy, że zombiaki wydą z eteru. Okej, bardzo prosta grafika jest w tej grze, ale nie można jej odnieść tego, że... co? Hop, odpalił jetpacka i poleciał te zombiaki. Dobra, co my tutaj powinniśmy robić? Tutaj atakują zombiaki. Czy one będą szły jakąś wyznaczoną trasą? Zaraz. Aha, dobra, ja strzelam z góry w te zombiaki. Okej. Jeżeli nie mamy celownika prosto przed sobą, to jest to naprawdę bardzo trudne, bo skąd ja mam wiedzieć, gdzie ja strzelę? Ale widzę, że amunicja jest chyba nieskończona, więc po prostu strzelając mogę tak wnioskować mniej więcej, gdzie mam środek ekranu. Dobra, wszystkie tutaj zombiaki odstrzelone. Kolejny i ostatni. Dobra, tutaj mam jakieś statystyki. Dalej. Noob level, pro level, god level? O co chodzi? Dobra, no to może noob level? Nie. Dobra, dałem noob level, nieważne. Nie wiem, co nawet zupdate'owałem. Ale mamy kolejną cutscenkę. No dobra, po gierce na przeglądarkę bym się nie spodziewał żadnych cutscenek. Zaraz, czy to przyjechał autobus? Okej. Przyjechał autobus, który rozjechał zombiaka i mój płot przy okazji. I się przewrócił. Sam z siebie, ja nic nie zrobiłem. Nie wiem, o co chodzi. Zaraz, czy to jest noob? Okej, dobra, to już wszystko wiadomo, czemu się przewrócił. On próbuje ukraść prezent. Nie, lizaka z mojego domu. Zaraz, a to jest kościotrup. Nie rozumiem, co się tu dzieje. On mu zabrał tego lizaka, on zaczął płakać. Ale w tym momencie zjawiamy się my. Oj, i pozbyliśmy się kościotrupa. I co, dasz mu tego lizaka? Nie. To dobrze, bo ten był tylko złodziejem. Dobra, tutaj mamy już jakieś trapy do robienia. Okej, to jest jakiś chyba drugi poziom. Aha, i teraz możemy nuby dawać, rozumiem. Czyli ten nub jakby tutaj będzie strzelał do tych zombiaków, tak? Okej. Dobra, tutaj też bym chciał dać nuba. I tutaj też. I tu też. Okej, dobra, zobaczymy, jak tym nubom tutaj pójdzie.
obrona, no bo teraz mamy faktycznie prawdziwy tower defense prawdziwego zdarzenia, czyli że moby idą po wyznaczonej trasie, a my próbujemy je przed tym powstrzymać. O, i tu możemy jeszcze właśnie strzelać z tego, więc generalnie prosto, easy. Ja tutaj mogę stać na tym i po prostu klikać i tak nie przejdą. A i te drzwi się przewracają, to ma lepszą fizykę niż Minecraft. No tego się nie spodziewałem, chociaż nie ukrywam, nie trudniej zrobić lepszą fizykę niż ma Minecraft. Dobra, tutaj dziś mamy wave 1 na 3. No dobra, no jest wave 1 na 3, ale już się nikt tu nie spawnuje. Aha, bo tu jest play, mamy dać. Okej, teraz drugi wave się odpala. Okej, na razie ta gra jest naprawdę bardzo banalna, bo ja po prostu klikam tutaj, nawet nie muszę żadnych wieżyczek używać i po prostu te zombiaki odpadają same. Ale dobra, dajmy się naszym noobom wykazać, zobaczymy jak sobie nuby z tym poradzą. O, dobra, strzelają, no ale nie, nawet z nubami te zombiaki nie mają szans, więc co dopiero ze mną, bo ja nubem nie jestem. Ja jestem w końcu pro. Dobra, możemy jechać z trzecią rundą, wszystkie zombiaki zostały obalone. My dostajemy oczywiście pieniądze za te wszystkie zombiaki i wiecie co? Powiem wam, że jak sobie tak stanę, to czy ja będę mógł jeszcze... Nie, już myślałem. Ej, nie możesz strzelać. Chyba skończyła mi się amunicja, delikatnie przehandlowałem z tym. No dobra, przynajmniej nasze nuby powinny sobie dać radę. Możemy tutaj jeszcze, zaraz, czy możemy to odblokować? Nie, nie możemy. No ale dobra, to zaraz to na pewno odblokujemy. No w końcu jest runda 3 na 3. O, proszę bardzo, tutaj mamy zaraz, czy to była ujemna kasa, czy tylko mi się wydawało? To był lucky block, prawda? Tak, lucky block kolejny. Znowu na minusie dostaliśmy, ej, że na minusie jesteśmy życie. Dobra, już nie otwieram tych lucky blocków. Dobra, no to teraz możemy level pro sobie zupdate'ować. No i jedziemy. Ej, tu jest kolejna cutscenka w ogóle. I dzwonek na lekcję znany z Japonii. Co się tutaj dzieje? Zaraz, czy ktoś wycina piłą wyjście z tego autobusu? Chyba tak. Najlepsze jest to, że ta gra ma autentycznie fabułę jakąś. Tylko ta fabuła jest mega dziwna. A, wyszedł pro z autobusu. Teraz rozumiem, o co chodzi. O, co jest w ogóle z tą grą? No dobra, teraz mamy inną mapę. Okej, mapę, w której widzimy, skąd oni chyba przyjdą, tak? Oni przyjdą, no nie wiem, zakładam, że zewsząd, więc tak. O, tutaj mamy trapy w ogóle. Ej, tego nie mieliśmy wcześniej. A, to jest za kasę, tak? No dobra, no ale ej, a gdzie są moje nuby? Dlaczego nie mogę moich nubów nigdzie postawić? Przepraszam bardzo. Dobra, nie wiem, o co chodzi, ale no, tam jest portal. Czy ja to jestem bezbronny, czy tylko mi się wydaje? Nie, no dobra, idą tutaj zombiaki, więc one powinny nie być w stanie przejść przez to. Czy z boku gdzieś jeszcze idą jakieś? Nie, z boku nikt nie idzie, więc dobrze wyliczyłem, znaczy oszacowałem bardziej, że wyjdą z portalu. Dobra, ej, ale to nic im nie daje. O kurde. Dobra, tego się nie spodziewałem, więc tak, każdy z nich powinien dostać chociaż jednego strzała. W sumie to bez tych strzałów to chyba bym sobie nie dał rady. To im daje za mało. Czy ja mogę tutaj jeszcze budować? Nie mogę. Aha, muszę sobie przy sobie uzbierać. Ej, kurde. Dobra, było blisko. Kurde, no nie mogę w niego trafić. Dobra, lucky block. Plus 3, no i dostaliśmy coś, proszę bardzo. Czy one będą dalej szły stamtąd? Chyba tak. Dobra, więc tym razem damy tutaj jeszcze raz zasadzkę. Tutaj już nie możemy, bo nas nie stać, więc powiedzmy, ja się skupię tylko na tych po lewo, a te po prawo, no one powinny wejść do tych pułapek i normalnie powinny się z nimi układać, bo to w końcu będą dwie pułapki, tak? Minus 30, dobra. Ej, tylko żony wchodzą jeszcze mi od boku teraz. Tylko z dwóch stron, dobra, pyk. O kurde, dobra, zbieram lucky blocka, nie wiem, co on mi dał, nie miałem czasu spojrzeć. Oj, dobra. Oj, widzowie, robi się naprawdę tutaj ciężko. Ja nie wiem, jak ja to mam ogarnąć, bo nie mogę już tutaj w tym wypadku stawiać moich prostów, których odblokowałem. A to jest dziwne. Dobra, pyk, dobra. Ja tutaj w miarę chronię, wyszło całkiem git, biorę lucky boxa. Jesteśmy 10 słodyczy, okej. Czyli jakby te słodycze się odnawiają, możemy sobie stracić przez lucky bloki. To jest dość istotne. No i dobra, tylko że ja serio chciałbym... Dobra, zróbmy tak, słuchajcie, ja tutaj teraz zrobię jeszcze jedną pułapkę w tym miejscu. I czemu nie mogę tutaj zrobić? Czemu mi wzięło kasę? Co jest nie tak z tą grą? Dobra, może tak, pyk. Zostajemy po dwa tylko za każdy, no dobra, nieważne. Jakoś tu uzbieramy, to jeszcze w końcu tylko cztery zombiaki. Pyk. Dobra, jest 30, tutaj stawiamy to, więc teraz już nie powinny tam z góry przyjść ani lewą, ani prawą. Czy też bardziej ani prawą, ani lewą. Dobra, z żadnej innej strony nie idą, więc tutaj jesteśmy bezpieczni w pewnym sensie. Czy ja dostaję w ogóle pieniądze? Chyba powinienem, dobra, dostaję. Czyli powinna nam się ta farma pieniędzy automatyzuje tutaj. Nie no, bardzo fajnie, bardzo ciekawy ten tower defense. Może nie w samej swojej konstrukcji, bo grałem w o wiele ciekawsze tower defensy, ale na pewno, no, który tower defense ma fabułę. Ej, kurde, straciłem moje lizaki wszystkie, są mi tylko jeden. Dobra. Teraz nie wiem nawet skąd przyjdą. Aha, dobra, przyjdą też od dołu, tak? No to zróbmy tak, ja tutaj zainwestuję w ten teren. Od góry nie powinni przejść, od boku jeszcze dadzą radę, ale tutaj ja
się nimi będę zajmował. No i od dołu też będą mieli jakieś osłabienie, nie? Więcej kasy teraz zbieramy, więc będziemy w stanie zaraz kupić więcej tych łapek. O kurde, o kurde, o kurde, o kurde, o kurde, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Co się dzieje? Tutaj mam ostatnio cukierkę. Zobaczcie, jaki tutaj jest młyn w ogóle. Nawet nie mam czasu powiedzieć czegokolwiek. O nie! Dobra, pomimo tego, że było prosto, to finalnie odpadłem. Jakoś za dużo się po prostu działo, a nie zdążyłem posadzić tych kolców. Czas na trzecią grę. A trzecią grą będzie Santa Craft, który po swojej nazwie nie wiem, co nam oferuje. Świąteczną rozgrywkę możliwe. Ej, zobaczcie w ogóle, że tutaj jest ten sam silnik, co w pierwszej grze, którą graliśmy i wydaje mi się, że to jest też pewnie od tych samych twórców. To jest dość znane zjawisko, to znaczy robią jedną grę, a potem jej mechanikę używają do stworzenia pięciu kolejnych. Ej, to są te same moby. Okej, czyli wracamy na początek z tym, że w wypadku tej gry nie jesteśmy uwięzieni na jakiejś małej planszy, tylko chyba musimy po prostu biec przed siebie. No dobra, no to może być nawet ciekawe. Na pewno ciekawsze niż to, co uświadczyliśmy wcześniej. I tutaj się buduje portal, który nas przeprowadza dalej. Czyli tutaj mamy levele autentycznie do zrobienia. Ej, no dobra, to spróbujmy w takim razie. Zaraz, tam jest broń. Nie wiem, jak ja tego creepera miałem ominąć, on tak wybucha randomowo. Dobra, tego możemy się pozbyć na daleko, tylko doskoczyć. Ale jakoś mi idzie ten parkour tutaj nawet. Chociaż nie jest on specjalnie intuicyjny, to mogło być gorzej. Mógł być taki jak w Roblox. Nie no, oczywiście nic nie mam do parkoura w Roblox. Roblox robi duże czy dobrze, ale najgorzej co robi to w sumie grafikę. Continue. Teraz level trzeci, który rozumiem będzie trudniejszy, tak jak każdy kolejny. Oj kurde. Dobra, spadłem, ale to się chyba teraz będzie po prostu zdarzać, bo te parkoury są coraz bardziej wymagające, a te moby w sumie nie zagrażają nam w żadnym stopniu. No bo przecież nie muszę nawet skakać do tego moba, mogę po prostu sobie go zestrzelić zanim doskoczę. No i idzie to prosto. Tu jest, o nie, dobra, ja już przynajmniej znam tych przeciwników z tamtego. Ciekawe, czy będą potem gasty i golemy. Jeżeli tak, to przechlapane. Minecraft z połączeniem pistoletów. Nie wiem, na to wpadł, ale nie brzmi to jak najlepszy pomysł życia. Teraz czy ja coś dodaję w ogóle temu psowi z tego pistoletu? Nie no, zadaję. Dobra, jeszcze tylko ten kościotrup, który jest najgorszy ever. Dobra, a może ominiemy? O, i po prostu przejdziemy dalej. To też może być jakiś sposób, wiecie, na szybkie przedostanie się. Co tutaj mamy? Tutaj jest shotgun. Jest chyba shotgun. Dobra, to jest shotgun, więc z shotgunem to już w ogóle jak młody bóg tutaj mogę sunąć. Pyk, pyk. Ej, gdzie jest ten? Aha, za mną! O kurde! O kurde! O kurde! Tego się nie spodziewałem. Nie, 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 o, uff, dobra, udało się. Ej, tak, jest tutaj golem. Tylko zobaczcie, no, ten golem nie jest w stanie mi nic totalnie zrobić, bo ja sobie mogę stać tutaj i po prostu naparzać w niego. Więc tak, ta gra ma zasadniczo bardzo duży problem, którym jest to, że moby w sumie są bezbronne wobec nas. Dobra, tutaj kolej. Jak go na raz ciągnąłem, co jest? Dobra, level czwarty, całkiem szybko to idzie. Jedziemy dalej, a dalej mamy, dobra, znowu shotguna, zbieramy obsydian na portal, czyli bez zmian. Czy zobaczmy, czy będę w stanie po prostu to szybko przebiec. Wiecie, tak na speeda, może nie będę musiał nawet walczyć z tymi mobami. No, 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 no. O kurde, tutaj nie zebrałem obsydianu. O kurde, o kurde, o kurde, ale mnie zepchnął. No dobra, może by się dało przebiec, ale po prostu moja aktualna próba była obciążona tym, że obsydian był mi nie po drodze, ale teraz na przykład już wiem, co gdzie jest, dlatego na przykład mogę szybciej się przemieszczać i zobaczcie, teraz to mi pójdzie naprawdę bardzo zgrabnie. Uwaga, oj, oj, dobra, oj, 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 mogę nad nimi skakać. I patrzcie, no z trzema sercami, w sumie to z dwoma i pół, ale doszedłem do samego końca. Tutaj to ten to już w ogóle na starcie czeka, więc tutaj widzę, że jakiś... O nie! Dobra, to była najgorsza porażka ever. Dobra, ej, po prostu go ominęliśmy. Dobra, nice. Oj, oj, ej, co to było? Była jakaś głupia dziura. Taka totalnie nie fair wobec gracza. Dobra, bierzemy to, biegniemy dalej. Tam nie ma żadnych dziur, nie, tam nie ma żadnych dziur. Obsydian i skok do przodu wiary. Dolecieliśmy, na szczęście. Oj, oj, chyba gasy do nas strzelają, bo widziałem, jak coś z góry leciało, jakiś pocisk. A raczej wątpię, że tutaj też na drzewach się respią. Dobra, ty się odsuń. O, doskoczyłem. Tyle brakowało, bym nie doskoczył. Dobra, ja wierzę, że słuchajcie, przejdziemy wszystkie te levele. I to naprawdę, oj, pff, dobra. Dobra, nie pykło. Czyli jest jakakolwiek trudność tej gry? To mnie tylko zastanawia. To znaczy, że na przykład się okaże, że po jakimś czasie wyczerpaliśmy wszystkie swoje próby na przykład i nas po prostu cofie do samego początku, czy będziemy mogli tak mknąć nieustannie do przodu. Dobra, te zombiaki zanim się skapną, że tu jestem, to ja na dawno od nimi przeskoczę. Cyk, cyk, cyk. Okej, oj, 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 golem, golem. Dobra, ty tam stój. O nie, o nie, o nie! Zblokował mnie tak samo jak wcześniej.
A teraz to po prostu sobie spadłem za drugim razem. Ale podejście numer 1000. Oj, i znowu. A tutaj mamy karabin! I co to jest? Ej, patrzcie, królik, będę mógł wyżej skakać i nad nimi wszystkimi przeskoczyć, yo! Dobra, to jest dobre, tylko musimy i tak ten obsydian zbierać, więc trzeba być na niego uczulonym. Gdzie jest ten, gdzie on jest? O, dobra, on jest za nami. Czemu ja jestem noobem tutaj? Ojoj, to jest ultra krzywy noob! Dobra, te zombiaki, ej, w sumie z karabinu to są proste. Kill all. Dobra, zabij wszystkich. Yo! Nawet nie musieliśmy się strzelać ze wszystkimi praktycznie. Dobra, jednak strzelając jest delikatnie łatwiej. Dobra, idą na mnie, a ja skaczę nad nimi. I bang! I do przodu. O kurde! Czemu ja spadłem? Czemu ja strzedłem w bok? Dobra, jeszcze raz. Podskok, dobra, przelatujemy nad nimi. Akcja jest wszystkim znana. Dobra, oni chyba padli, tak? Oj kurde, dobra. Mam nadzieję, że nie zahaczę Augusta. Zaczynamy za to o zombiaka. Tutaj obsydian, tu obsydian. Portal jest gotowy. Tampa była o wiele prostsza niż tamta. Ale się tutaj dużo dzieje. Zobaczcie, ile ich teraz jest przed nami. Dobra, wyczyścimy sobie przejście, elo. Dobra, ty tutaj, gościu, ty mi przeszkadzasz. Gast, kurde, no. Dobra, Gast nie będzie w stanie nas dogonić, jeżeli podejdziemy zbyt daleko. Muszę tylko uważać tutaj pod nogi, bo tutaj, słuchajcie, te parkoury są naprawdę bardzo zwodliwe. Okej, okay. Level 9, zaraz będzie level 10. No do levelu 10, słuchajcie, level 10 na pewno musimy przejść. Nie wiem, ile leveli tutaj jest, ale podejrzewam, że może być ich właśnie około 10. Oj, ale oni do mnie strzelają, ale naparzają. O kurde. Dobra, ale daję sobie radę. O nie, zaraz, czemu nie mam? Nie mam jednego obsydianu? Czy on jest tutaj do zebrania? O kurde. Dobra, jeden obsydian musiałem pominąć. Zróbmy tak, zróbmy po prostu rozróbę tutaj. Wyczyśćmy to wszystko, bo tutaj może nie da się jednak ich ominąć. O kurde, ale najgorsze są te kościotrupy. No nie, one są najgorsze. Jestem ciekaw, czy te strzały mają jakąś nieskończoną odległość. Wiecie, ej, możemy aż stąd strzelać do nich. Ej, to patrzcie. Przecież nie muszę do nich podchodzić nawet blisko. Pyk. Ej, po głowie, ale dostają to chyba więcej damage'a dostają, nie? I szybciej padają, tym takie wrażenie. Dobra, biały Enderman. Tak! Po głowie to chyba na raz. Tak! Dobra, tutaj jest pewnie ostatni obsydian, którego zapomniałem wcześniej. Spróbujmy tego. Ej! Gdybym wiedział, że po głowie tak wszyscy działają, to by mi o lepiej szło do tej pory. Dobra, i teraz czas na. Ej, zaraz, to był ostatni level. Czyli tak jak wam właśnie mówiłem, widzowie, ta gra raczej będzie miała 10 leveli i właśnie tyle miała. Jeżeli chcecie więcej podróbek Minecrafta, piszcie w komentarzach i zostawcie łapkę w górę. Więc subskrybujcie, lajkujcie i do jutra, bo filmy są codziennie. Yo!